Green Kanuna KWU gości dziś na Dolnym Śląsku, w domu, który stworzyła Marta ze swoim mężem Tomkiem i dwiema córeczkami. W domu, w którym od progu czuje się rodzinną miłość, widzi się dużo drewna, dużo detali i bardzo ciekawą grafikę. O tym właśnie będziemy za chwilę rozmawiać. Martuś, po pierwsze dzięki za zaproszenie na kawkę. Po drugie, od razu, kochani, zanim zaczniemy w ogóle tą rozmowę, chciałabym Ci powiedzieć, że stworzyłaś dom, który dla wielu, myślę, naszych widzów mógłby być definicją domu tak naprawdę, takiego domu z marzeń. Ogromne ciepło tutaj się czuje. A dziękuję. I ciepło, i też taką bardzo domową atmosferę i bezpieczeństwo. Jest to o tyle, słuchajcie, niesamowite, że Marta wybiera raczej styl nowoczesny, prawda? Ty lubisz proste formy, tak. A nie te klasyczne. A mimo wszystko po przekroczeniu progu twojego domu czuje się właśnie takie tradycyjne wręcz ciepło kojarzące się z rodziną. Właśnie z takim domkiem z bajki. To teraz przepis nam podaj, jak to zrobić. Praca rodziny wszystkich, bo wiesz, Asiu, bo to jest tak, że dom tworzą ludzie. I ja myślę, że przez to, że przez ten dom codziennie przechodzi mnóstwo ludzi, mówię tutaj o rodzicach, o rodzeństwie, to ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj w tym domu było monochromatycznie, nowocześnie, prosto, ponieważ ten dom by nie współgrał z tym, jak my żyjemy na co dzień. Do tych ludzi wrócę. Mhm. Rozumiem, że wy macie taki dom bardzo rodzinny, żyjący, tak? Tak, rodziną. Gdzieś w pobliżu mieszkają twoi bliscy? Tak. Jedni rodzice mieszkają w mieście obok nas, drudzy Powiedz trochę, jak to wygląda. Jak wygląda takie życie właśnie dużej rodziny? Wiesz co, Asiu, jakoś nie zwracamy w ogóle na co dzień na to uwagi. Po prostu wiemy, że ci ludzie tutaj są, tak? Oni wchodzą, napiją się ze mną kawy, porozmawiają. Mój tata przyjedzie, pójdzie sobie troszeczkę porobi w ogródku. Jeżeli potrzebuję i mam mnóstwo pracy i muszę jechać do klientów, zajmuję się moimi córeczkami. Moja teściowa, która tutaj też niedaleko mieszka i pracuje, też wpada do mnie na chwilkę, bierze gdzieś dziewczynki, także współpracuje. Czyli słowem, tak jak to dawniej, słuchajcie, bywało, że się ludzie naprawdę odwiedzali po prostu, bo potrzebowali siebie nawzajem. Tak, moja siostra przyjeżdża. Ale wiesz, że to czuć tutaj, w tym wnętrzu, właśnie taką dobrą energię, jakąś właśnie taką bardzo ciepłą, rodzinną. Ja wyczułam to od razu tu wchodząc, że to jest właśnie taki dom przepływu, jak ja to mówię. Ale wiesz, bo ci ludzie nie tylko przychodzą tutaj, ci ludzie budowali ten dom. Jeden tato i drugi tato razem z Tomkiem kładli płytki, wszyscy razem. I serca tutaj troszeczkę zostawili, prawda? Tak. I ten dom dlatego taki jest, myślę, bo wszyscy tutaj włożyli jakiś swój wkład pracy. I dlatego może tak wyczuwasz ten dom jako mocno rodzinny, ciepły. Ja też się w nim dobrze czuję. Widać. Mimo, że już ma swoje lata, ale bardzo go lubię, bardzo. Lat nie widać właśnie, o tym też chciałabym porozmawiać, bo nie ukrywam, że się zdziwiłam, jak myślałam, że to jest nowy budynek, nowy dom. Marta właśnie mnie tutaj uzmysłowiłaś mi, że jednak ile ma lat dokładnie? 9 lat będzie, tak. A wygląda raz, że bryłę ma i współczesną, ale też wystrój w środku jest taki właśnie... Ja to się tak przed naszą rozmową trochę śmiałam, że to jest taka klasyczna nowoczesność. Nie ma czegoś takiego oczywiście, ale naprawdę, słuchajcie, meble generalnie mają proste formy, ale całość tego wnętrza sprawia bardzo ciepłe, wręcz właśnie w odbiorze klasyczne wrażenie. Ja myślę, że to za sprawą drewna, że chyba... Tak.
ta ilość drewna ociepla. Taki był zamiar, Asia. My zawsze marzyliśmy, żeby w ogóle naszym największym marzeniem wiele lat temu był dom z Bali. Natomiast szybko żeśmy z tego zrezygnowali, bo ile z zewnątrz chcieliśmy mieć bryłę drewnianą, to w środku zależało nam na jasnej przestrzeni, ale nie chcieliśmy rezygnować z drewna naturalnego. Mhm. Dlatego pierwszym założeniem było, że powstaną meble, które będą z nami na lata. I o ile dodatki będą się zmieniały... Czyli na przykład ten stół, tak? Tak. Stół, krzesła, tak. Witryny wszystkie, które wszystkie tutaj widzimy? Witryny, wszystkie, RTV-ka, stolik kawowy. Mhm. Wszystko zostało zrobione przez jednego stolarza, jakby na nasze zamówienie. To była wspólna praca, wspólna decyzja, ustalanie wymiarów, jak to ma wyglądać. I po prostu jeden pan wykonał dla nas te meble. Opowiedz trochę o tym panu, bo to też jest, słuchajcie, niesamowita historia. To jest pan, który wiele, wiele lat pracuje, no już nie, w firmie rodziców, który zazwyczaj robił rzeczy jakby niezwiązane z takim rzemiosłem domowym, tylko pomagał wykańczać domy. Natomiast jakby na naszą prośbę zrobił dla nas te meble i to też było dla niego coś jakby nowego, zrobić tyle mebli do domu, łącznie z łóżkiem w sypialni i z innymi meblami. I to był jego pierwszy jakby taki duży i ostatni projekt, później się już tego nie podjął, ponieważ sam przyznał, że taka praca rzemieślnicza to jest bardzo ciężka praca, bo te meble muszą być naprawdę zrobione profesjonalnie, solidnie. I jak ludziom się wydaje, że takie do milimetra meble, też tak, wyliczone, to jest, prawda? To jest bardzo ciężka praca, także te krzesła też robił wszystko. Wszystko zostało wykonane przez jednego pana. Pięknie wydobyte tak. Słoje. Właśnie taki... Nic nie jest ukryte. Zauważ, że na krzesłach nawet są takie czarne przebarwienia, gdzie zazwyczaj firmy produkcyjne duże usuwają to, uznając to za defekt. My bardzo to chcieliśmy mieć. Chcieliśmy mieć te spęknięcia na stole, chcieliśmy, żeby to wszystko było widoczne, a często jest to uznawane za drugą kategorię. Czyli naprawdę wam zależało przy tworzeniu tych mebli, żeby one rzeczywiście jeden do jednego były z tego budulca, który wybraliście. To jest dąb, rozumiem? To jest dąb, dokładnie. To jest dąb. On został polakierowany. Jedyne, co bym teraz zmieniła po tych wielu latach, myślę, że zdecydowałabym się na olejowanie. Ale to tylko z tego powodu, że lakier powoduje, że po wielu latach drewno żółknie. Co mi mocno nie przeszkadza. Ale wiesz co, tak już sobie teraz o drewnie porozmawiamy. Raz, że lakier zawsze można zeszlifować, prawda? I to tak naprawdę, słuchajcie, nie drewno żółknie, tylko właśnie sam lakier po jakimś czasie, powłoka właśnie przez światło głównie tą barwę swoją, no zmienia troszeczkę. Znaczy nie wiem jak tobie, mi nie przeszkadza, bardzo ładne jest to wybarwienie, właśnie takie ciepłe, domowe. Też w bardzo fajnych proporcjach, tą, no nie ukrywajmy, dużą ilość drewna, ładnie zestawiłaś raz, że z bielą ścian. Tak. I też z kolorami, które nie gryzą się tutaj. Opowiadasz troszeczkę o tym doborze, właśnie jakie to są kolory, jaka kolorystyka? Asia, wiesz co, na początku jak się tu wprowadziliśmy, ściany były myślę bardziej w ciepłej tonacji i one były bardziej kremowe. Natomiast jak zaczęłam prowadzić bloga i z czasem robiłam zdjęcia, zauważyłam, że ciepłe drewno, ciepła tonacja na ścianach powodowała, że to wnętrze było mocno przytłoczone tymi kolorami, zawsze ciemne, zawsze ponure. Dlatego jak odświeżaliśmy dom, zdecydowaliśmy się na czystą bielę. Żeby zostać ścianę. Właśnie przy tej informacji. Bardzo dużo z nas, decydując się na meble drewniane, podłogi drewniane, do ciepla jeszcze wnętrze, właśnie używając kremów, tak, prawda, tak. Jakichś kolorów bananowych, wrzucenie jeszcze czasami gdzieś tam wchodzimy. Bo nam się kojarzy, że to powinno że być... To jest ciepłe, tak, tak że to jest ciepła kolorystyka i że całe wnętrze już w ogóle będzie jak puchowa kołderka, tak, ciepłe. Dokładnie. Okazuje się, słuchajcie, po czasie, że rzeczywiście, mimo że często są to jasne kolory same w sobie, ale wnętrze wygląda dużo ciemniej, aniżeli właśnie wtedy, kiedy my zestawimy jednak te dębowe elementy z bielą. Tak. Która przepięknie odbija światło i trochę łapie mimo wszystko ciepła właśnie od drewna, które jest w środku. I nie jest już szpitalnie wtedy, prawda? Nie, bo to też są takie argumenty. Trzeba wybrać dobry odcień bieli, trzeba się zastanowić, bo jeżeli weźmiemy biel, która będzie miała w sobie dużo pigmentu szarego, to może to się ze sobą gryźć i kłócić. Natomiast jeżeli wybieramy, teraz jest tyle odcieni tej bieli i co ciekawe, nie trzeba wcale samemu zestawiać tych kolorów, tylko producenci już proponują różne odcienie bieli. Jeżeli wybierzemy tą ciepłą biel, ale nadal biel,
to drewno będzie przyjemniejsze. Tym bardziej, Asia, że u nas przez większość roku jest ciemno. Teraz jesień, zima, dlatego ja jestem zwolenniczką białych ścian. Jeżeli potrafimy to ograć dodatkami, to rozumiecie, jak najbardziej. Rozumiecie doskonale. Właściwie ja sobie nie wyobrażam nawet innego koloru u siebie we wnętrzu. U ciebie też pięknie to wszystko gra ze sobą. Oprócz bieli i oprócz drewna wyłapałam od razu mnóstwo takich smaczków, detali, którymi ty nadajesz charakter temu wnętrzu. Ten współczesny charakter jednak, za którym podążasz, prawda, jeśli chodzi o gusta. Mhm. Asia, ja bardzo lubię grafiki na ścianach. Wiedziałam, że o nich powiesz, tak. Rzeczywiście ja rzucają się tutaj. Ja uwielbiam. A skąd bierzesz grafiki? W Polsce kupujesz, czy gdzieś za granicą? Kupuję w Polsce, ale nie kupuję na portalach typowo, które zajmują się produkcją takich plakatów, ale wynajduję młodych grafików, młodych malarzy, którzy na stronach internetowych sprzedają pojedyncze egzemplarze swoich prac. Jakby. Wspierasz naszych projektantów młodych, tak? Taką młodzież, można powiedzieć. Super. I często po prostu, jeżeli coś mi się spodoba, nie znam jeszcze wcześniej, kto to zrobił, ja to po prostu kupuję, bo mi się to podoba i zdarza się, że to się za jakiś czas staje modne, ale mówię, ja nie patrzę nigdy na firmy. Trendseterką jesteś. Być może. Powiem ci, że jeleń, który jest u mnie w korytarzu, pojawił się u mnie wiele lat temu, naprawdę. Myślę, że on jest tutaj już 6 lat. I jeszcze nie była moda wtedy na te poroża, na Skandynawię taką, gdzie te jelenie się wszędzie pojawiają. On już był. 3 lata temu chyba był taki boom na poroża, na jelenie, z tego co kojarzę. Ja nie mam skandynawskiego wnętrza, więc tak na 100% nie powiem, ale gdzieś kojarzy mi się właśnie okres 3-4 lata temu. No a ty miałaś go dużo wcześniej, tak? Wcześniej, on już był u nas, bo mi się po prostu jego poroża kolorowe spodobały, dlatego tym mnie zachwycił i... Także staram się wynajdywać coś, co jest unikatowe. No tak, ale właśnie te malutkie elementy, grafiki też, tak, o których właśnie mówisz, ale też detale, piękne gałeczki, widziałam notabene też z jelonkami. Tak. Fajne uchwyty właśnie przy szafkach, znaczy przy frontach. Zestawiasz z ciepłymi elementami, na przykład pledy. Widzę, że u ciebie gdzieś tam się szurają po tych kanapach. Jesteście taką rodziną przytulakową? Lubimy. Szczególnie właśnie jak się zaczyna robić chłodno, lubimy koce, poduchy, wieczorem herbata, duży dzbanek i tak spędzamy wieczory. Jesteśmy w ogóle domownikami takimi, którzy muszą mieć coś przytulnego. Bajki wtedy najczęściej, bo dziewczynki są małe, także bajki, kocyk, herbatka. Widzisz, to jest ta energia, o której ja mówię, że tam naprawdę tą rodzinność waszą bardzo tutaj czuć po prostu. A wracając jeszcze do wnętrz, często ludzie, nie wiem, uchodzi taki pogląd w tej chwili panuje, że Skandynawia jest zimna, że ona jest właśnie nieprzytulna, że wszędzie wygląda tak samo, że te wszystkie wnętrza skandynawskie są takie same. Ty jesteś propagatorką stylu skandynawskiego w Polsce, dużo o nim piszesz, lubisz go, wiem to z naszych prywatnych rozmów i właśnie udowadniasz, że styl skandynawski nie jest wcale zimnym stylem, takim odstraszającym, bo opowiadaj troszkę o tym. Asia, bo my żeśmy troszeczkę źle zrozumieli tą Skandynawię i to już poleciało, to jest taka lawina, wiesz, zaczęło się gdzieś, my zrozumieliśmy, że Skandynawia to jest biel, szarość, wyrzucamy całkowicie drewno, natomiast Skandynawię zawsze trzeba dzielić na 3 kraje, tak? Zupełnie inaczej żyją Szwedzi, którzy uwielbiają kolor czerwony, uwielbiają kolor granatowy, słynne szwedzkie koniki, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, dlatego Szwedzi mają drewno, ale to, że oni rozjaśniają ściany, świadczy tylko i wyłącznie o ich klimacie, w którym żyją. Oni muszą mieć jasne wnętrza, bo inaczej źle im by się funkcjonowało, tak? Jeżeli chodzi na przykład o Norwegów, Norwegowie uwielbiają drewno i jakbyśmy zobaczyli mieszkanie Norwega, ono wcale nie jest białe i szare. Wbrew pozorom jest dużo pledów, dużo poduszek, ale te pledy i poduszki mają grafiki związane z jakimiś ludowymi motywami. Także to jest Norwegia, tak? Dlatego... Tutaj bym się na chwileczkę zatrzymała. Ja nie mogę przeboleć, że my tak łatwo oddajemy naszą kulturę. Dokładnie. Że my mamy, słuchajcie, cudowne bogactwo właśnie grafiki folkowej takiej w Polsce, która jest przepiękna w wielu regionach i nic z tym nie robimy. Nie.
Mam nadzieję, że to się kiedyś odwróci, że po prostu rzeczywiście te elementy, chociaż maleńkie, graficzne, właśnie nasze polskie, staną się modne, tak jak i że będziemy po nie sięgali, tak jak właśnie Norwegowie, chwaląc się nimi na cały świat. Tak. Nam brakuje takiego swojego stylu, Asia, ale to też wynika z tego, że dużo naszego kraju zostało zniszczonego po wojnie i my sobie tego nie wypracowaliśmy przez te lata. Ja myślę, że Polakom trzeba czasu, żebyśmy sami mogli zdefiniować, co jest naszym polskim stylem, bo to, czym teraz się zachłysnęliśmy, nie jest naszym polskim stylem. To odejdzie. Myślę, że za chwilę zrobi się moda z powrotem. Zresztą zrobiła się, sama widzisz, pojawia się zieleń butelkowa, pojawiają się ciepłe kolory. Często teraz można zobaczyć sofy w jakichś takich żywych kolorach, dlatego że ja wiedziałam, że w pewnym momencie my się przesycimy tymi monochromatycznymi. Tak, dokładnie, dokładnie. To poczekaj, mamy, bo rozmawialiśmy o Szwecji, jeszcze, Norwegii, żeśmy sobie byli i jeszcze Danię mamy. Jeżeli chodzi o Danię, to Dania jest dosyć specyficzna, ponieważ Duńczycy to są mistrzowie, jeżeli chodzi o design. Ale to jest, to nie ma nic wspólnego z bielą tak naprawdę. Duńczycy kochają dobre szkło, dobry design, dobrze zaprojektowane meble. Te meble są często przemyślane, one są proste w formie, ale tam nie ma bieli, tam nie ma szarości. Często to jest drewno, jasne drewno, owszem. Natomiast Duńczyków bym interpretowała bardziej w stronę mediolanu, czyli naprawdę dobre wzornictwo, niż w stronę przytulności. Dlatego jak ja słyszę Skandynawię, zawsze się zastanawiam, o którym kraju skandynawskim mówimy, bo każdy z tych krajów zupełnie inaczej funkcjonuje, inaczej podchodzi do wnętrz, tak? A nie masz wrażenia, że my sobie troszkę wybraliśmy niektórych elementów różnych i z tego zlepiliśmy takie, my o tym rozmawialiśmy chyba w redakcji, prawda? Green Canoe, jak była rozmowa o designie, rozmawialiśmy o tak zwanym polo Scandi, sobie tak roboczo to nazwaliśmy, czyli właśnie takim Scandi na potrzeby polskiego domu i właśnie ileś tych rzeczy, białe ściany, szare kanapy, matko, mam też szarą kanapę, tak swoją drogą, ale nie mam skandynawskiego wnętrza. Moja pewnie też by była szara, jakby była niedawno kupiona, rozumiesz? Przez to, że już mam... No tak, też trudno inną dostać w tej chwili zapewne, bo producenci też właśnie tym tropem poszli. Tak. Czyli białe ściany, szare kanapy, jakieś takie określone oświetlenie, prawda, też... Tak. Często białe podłogi, oczywiście wszędzie już są listwy przypodłogowe białe, białe RTV-ki, minimalizm w formie, minimalistyczne rośliny, bo też już do tego dochodzi, że rośliny stały się też minimalistyczne. Kiedyś w naszych domach było mnóstwo roślin, ale te rośliny po prostu były roślinami. Teraz dążymy do tego, żeby była minimalistyczna doniczka, minimalistyczna roślina, tak wszystko po prostu staramy się. A myślę, że to nie jest spójne z naszą polskością. Trochę to nie jest ten trop. Z duszą Polaka. Ale my jeszcze poszukujemy, Asia. To jeszcze kilka lat. Ja myślę, że Polacy się odnajdą. Pocieszę cię teraz trochę, bo my trochę wędrujemy po tych wnętrzach. Nasi widzowie też już i mieli okazję, i będą mieli okazję oglądać różne domy. I jest lepiej. Naprawdę w różnych wnętrzach bywamy i rzeczywiście dziewczyny cudowne wnętrza tworzą, bardzo różne. Twój dom też będzie tego przykładem, że można żyć prosto, jakby bazując na prostych formach, ale jednak stworzyć takie bardzo ciepłe środowisko domowe, takie oparte właśnie na miłości, gdzieś tam tutaj się plątające, bo ja ją czuję, że naprawdę tworzycie fajną rodzinkę. Mimo, że ten prosty mebel wyznacza jednak gdzieś charakter, prawda, tego wnętrza. Tak. Nie, Asia, przede wszystkim jak ma się takie masywne meble jak moje, drewniane, bo one są proste w formie, ale bardzo masywne, nie można przesadzić też w drugą stronę. Ja myślę, że gdyby tu się pojawiła ciemna podłoga, jakieś mocne akcenty graficzne w formie tapet na ścianach, to byłoby tego za dużo. Mogłoby być przytłaczająco. Natomiast jeżeli użyjemy jasnych tkanin, jasnych dodatków, gdzieś pojawi się zieleń, to te meble są wtedy właśnie przytulne. Tak, bo nam się przytulność kojarzy z tym, że jeżeli jest przytulnie, to musi być ciemno, gdzieś tak wielu Polaków interpretuje. Albo to, dużo tak? serwetek też, tak, ja mam wrażenie. Tak, serwetek, tak. Imbryczków, ozdóbek, durnostajek też dużo, to też wtedy rozumiemy przez to przytulność. I ja nie mówię, że tak nie jest, bo rzeczywiście są domy, gdzie wchodzisz i jeden do jednego to pasuje, jakby do samych właścicieli, do rodziny, która tam mieszka, ale niekoniecznie przytulność musi właśnie oznaczać te rzeczy. Zadam ci pytanie, które bardzo wielu gospodyniom zadałam. Które pomieszczenie z tego domu jest tobą tak najbardziej? Z którym byś się tak najbardziej utożsamiła? Spójrzcie na minę Marty, ja uwielbiam ten moment, jak te wszystkie dziewczyny robią takie oczy. Ja? Nie wiedziała Marta, że to pytanie zadam.
Chyba tutaj w tej jadalni. Dlaczego? A to dlatego, że kiedy ja bardzo dużo pracuję, Tomek bardzo dużo pracuje, dziewczynki są w przedszkolu, bądź też ktoś się nimi zajmuje, jest taki moment w ciągu dnia i to jest u nas rytuał. Godzina 15, tu się wszyscy spotykamy przy stole. Często nie tylko nasza czwórka, ale też jeszcze inni. Ale wiesz, że to jest niesamowite dziś. Bardzo, tak. Myślę, bardzo mało rodzin może sobie na to pozwolić. Wiem, dziś. Dlatego zdaję sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy jakoś tacy, że to nie jest takie normalne współcześnie, ale my naprawdę od poniedziałku do piątku tu zjadamy wspólnie obiady. Tak? Tak sobie przyjęliśmy. Nie jest to łatwe, Asia, bo organizacja dnia, żeby dopiąć to, to jest pół godzinki tak naprawdę, ale to jest nasze pół godziny, kiedy jesteśmy wszyscy razem i po obiedzie się rozchodzimy. Zazwyczaj ja idę dalej pracować, Tomek zorganizuje się zawsze z dziewczynkami gdzieś. Natomiast te pół godziny jest dla nas i to jest nasz rytuał. Czyli można powiedzieć, że właściwie salon, jadalnia scala Wam rodzinę i ten stół. Tak. Tutaj dziewczynki malują bardzo często, ja im pozwalam tutaj malować farbami, kredkami. Zdarza się, że ja się tutaj spotykam z klientami, rozmawiam przy tym stole, tutaj siedzimy z Tomkiem. Jeżeli jest za mało miejsca w kuchni, tu przygotowujemy posiłki. Super. To jest nasze takie miejsce najważniejsze. Także. A skoro wspomniałaś już o dziewczynkach, mam nadzieję, że może teraz oglądacie ten materiał pokoików dziewczynek. Dobrałam do Marty partnera Dekoral i poprosiłam ją o taki zaproponowanie nam zmiany w pokoju dziecięcym, ale takiej zmiany, żeby była łatwa, a jednak wprowadziła taki znaczącą różnicę przed i po. I widziałam już tą ścianę, którą Marta zrobiła, bo to była ściana jedna, plus malutkie elementy graficzne gdzieś zrobione na meblach, prawda? I też na domku dla lalek. Tak. Opowiedz może trochę o tym, bo nam się często wydaje, że żeby zmienić coś w danym pomieszczeniu, no trzeba się dużo narobić po prostu, albo przemalowywać wszystko od razu. A ty udowodniłaś, że właściwie co, jedną ścianą... Tak. Powiem ci, Asiu, że jak się dowiedziałam, że mnie odwiedzisz, to troszkę mnie to też ucieszyło, bo to nas zmobilizowało do wyprowadzenia Meliski z pokoju naszego, z naszej sypialni, bo Meliska z nami funkcjonowała. Dlatego jej pokój do tej pory był po prostu biały i tam się nic nie działo. To był pokój, gdzie się wszystko zbierało. Dlatego postanowiłam, że... Tak zwany, słuchajcie, magazyn główny. Dokładnie. Myślę, że dużo domów ma taki pokoik. Dokładnie. Dlatego Meliska przyjęła dwie zabawki po siostrze, które troszeczkę jakby odświeżyłam dzięki farbie. Szarą farbą pomalowałam właśnie domek dla lalek, przykleiłam kawałek tapety. Następnie na ścianie zrobiliśmy wzór zamiast tapety. A to dlatego, że kiedyś miałam ochotę przykleić jej tapetę. Natomiast Meliska jest aktywnym dzieckiem i wiedziałam, że ta tapeta dosyć szybko zostanie zniszczona. Tutaj dzięki farbie mogłam uzyskać super efekt na ścianie, boję się tego, że jeżeli ona to pomaluje, popisze czy cokolwiek, to jest nie do usunięcia. Ja biorę szmatkę, przecieram. Tak, tym bardziej, że z tego co mówiłaś, wy macie cały dom dekoralem akurat wymalowany. To są farby, które rzeczywiście można myć, co potwierdzam sama. Dokładnie. A pokażesz mi w ogóle później już po rozmowie, jak to zrobić? Oczywiście. To być może będziecie też mogli z nami okazję zobaczyć takie stemplowanie właśnie, bo wiem, że tą metodą robiliście, prawda? Takiego stemplowania. Dokładnie. A jeszcze chcę wrócić jakby do pokoi dziewczynek, bo macie dwie córeczki, prawda? Te pokoiki rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę, są bardzo podobne do siebie, tak zauważyłam od razu, ale też ogromne ciepło z tych pokoi bije, mimo że właśnie one też są w tym stylu skandynawskim utrzymane. Tak. Poradź młodym mamom, co można zrobić, jeśli chodzi o pokoiki dziecięce, trzymając się tego stylu, tak? Czyli raczej znów prostych form, żeby jednak ocieplić to wnętrze, takie właśnie poczucie gdzieś bezpieczeństwa dzieciom dać, właśnie takie ciepełko. Ja myślę, Asia, że tutaj też dodatki dużo robią. Wcale nie trzeba się decydować na mocne, intensywne kolory na ścianach, bo często nam się kojarzy, że pokój dziecka to muszą być mocne, intensywne kolory. Ja wyznaję taką zasadę, że nasze dzieci w szkołach i w przedszkolach mają tyle bodźców, że wracając do tego domu, one potrzebują się troszkę wyciszyć. 100% się z Tobą zgadzam. Nie potrzebują tych multikolorowych fototapet i tego wszystkiego. One chcą mieć w swoim pokoju swój azyl, swoją ciszę, a ich mózgi tego potrzebują. Dlatego pozwalam dziewczynkom w formie dodatków, czyli poduszki, narzuty, ich jakieś pudełeczka na jakieś detale, tym ozdabiać pokój. Oliwki pokój jest w takim brudnym różu z szarością, natomiast to wszystko jest tak stonowane,
ścianę, do tego ma przytulny dywan, a to jest bardzo ważne, bo dzieci się bardzo często bawią na podłodze i myślę, że to jest istotne, żeby było coś miękkiego, przytulnego na podłodze, ciepłe światło, jakaś przyjemna lampa i myślę, że wystarczy. I wystarczy, naprawdę, nie szalejmy z tymi dodatkami, bo te dzieci na co dzień mają tyle bodźców, że im wystarczy to. Tak sobie myślę, słuchajcie, że dzieciaki to przede wszystkim nas potrzebują. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A nie właśnie jeszcze bodźców w pokoju. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze porywam Cię, bo chciałam, żebyś mnie troszeczkę oprowadziła jeszcze tutaj po domu. My będziemy się we dwie żegnać z Wami i co, mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!